Witam serdecznie, nazywam się Michał Lattari i dziś mam zamiar zaprezentować Państwu sposób aktualizacji BIOSa, który nie wspiera innego rodzaju, innego sposobu aktualizacji niż uruchomienie oprogramowania aktualizacyjnego pod kontrolą systemu operacyjnego DOS lub podobnego. W celach przeprowadzenia dzisiejszej prezentacji posłużę się przykładem płyty głównej Supermicro H8 DME2, której BIOSa mam właśnie zamiar zaktualizować. Jest to dwuprocesorowa serwerowa płyta główna wspierająca procesory typu Opteron, którą używam na jednym z serwerów działających pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. OK, załóżmy, że mamy zamiar przystąpić do aktualizacji BIOSa, który jest już w miarę przestarzały i wymaga on uruchomienia programu aktualizacyjnego w środowisku DOS. No, w takiej sytuacji nie będziemy uruchamiać naszego sprzętu z dyskietki z systemem DOS. No, niestety to jest w dzisiejszych czasach, byłoby to bardzo trudne zadanie. Natomiast pomocą służyć nam może w takim przypadku oprogramowanie, które jest przeznaczone do tworzenia właśnie nośników bootowalnych. Między innymi można nim otworzyć nośniki USB oparte na obrazach ISO lub po prostu takie nośniki z systemem np. Dr. DOS, który jest zupełnie darmowy. To jest oprogramowanie Rufus, które naprawdę polecam. Jest to bardzo fajny programik. On wspiera między innymi wiele wersji językowych i ma bardzo dużo opcji. No dobrze, w celu naszego dzisiejszego zadania pobierzmy sobie to oprogramowanie. OK, po ściągnięciu oprogramowania i po włożeniu nośnika USB do portu USB, to jest nośnik, który będzie przygotowany i odpowiednio przez program Rufus. Uruchamiamy Rufusa i ustawiamy sobie tutaj kilka ważnych opcji. Schemat partycjonowania, oczywiście napęd, urządzenie, wybieramy to, które ma zostać przygotowane odpowiednio przez Rufusa. Tutaj schemat partycjonowania i typ systemu docelowego. No to jeżeli jest to Dr. DOS, będzie to Dr. DOS, który będzie nam służył do aktualizacji BIOSa, wybieramy sobie schemat partycjonowania MBR dla BIOS lub UEFI. System plików FAT32 jest OK w naszym przypadku i to też pozostaje tak jak tutaj jest domyślnie. To rozmiar jednostki alokacji, nie zmieniamy tego. Nazwa woluminu, nie wiem, weźmy sobie BIOS na razie. Nie ma to w tej chwili większego znaczenia. I teraz tak, to wszystko zostawiamy tak jak jest. Szybkie formatowanie jest OK, tego nie zaznaczamy. Nie ma to znaczenia dla nas. Ważne jest, żeby tutaj wybrać sobie MS-DOS lub FreeDOS. Ja wybieram FreeDOS w tej chwili. I OK, to wszystko. No, tutaj to wszystko pozostaje domyślnie zaznaczone. OK. Uruchamiamy i zobaczymy, co się będzie działo. Uwaga, wszystkie dane na urządzeniu zostaną zniszczone, to jest jasne, OK. Nośnik jest formatowany i kopiowane są na niego różne pliki FreeDOS i tak dalej. OK, jest gotowy. I teraz tak, po przygotowaniu tego nośnika w ten sposób, który tutaj właśnie Państwu przedstawiłem, musimy sobie oczywiście pobrać ze strony producenta układu BIOS, musimy sobie pobrać program, który będzie uruchamiany pod kontrolą systemu FreeDOS, program, który będzie służył do aktualizacji tego BIOSa, i samą aktualizację należy pobrać. OK, ja już sobie ten plik ściągnąłem, ten skompresowany plik. I teraz tak, zobaczmy, co on zawiera. Najważniejsze dla nas są te dwa pliki. Flash
to jest oprogramowanie, które służy do aktualizacji, do nadpisania obecnej zawartości naszego BIOSa, a to, ten plik z rozszerzeniem ROM, to jest właśnie nasz nowy kod BIOSa. Ok, i teraz tak, te dwa pliki, które są dla nas istotne, które mają nam służyć do aktualizacji BIOSa, musimy sobie wrzucić do tego pendrive'a, do tego wcześniej przygotowanego programem Rufus pendrive'a. Ok, skopiujmy sobie je. I wrzućmy je tutaj. No dobra. Mamy już nośnik USB przygotowany z systemem operacyjnym FreeDOS. Możemy z tego nośnika uruchomić komputer, czyli butujemy go z tego nośnika z systemem FreeDOS i mamy tutaj te dwa pliki, które są dla nas bardzo ważne. Ok, zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało w praktyce. Dobrze, udało nam się uruchomić nasz serwer z nośnika USB z systemem FreeDOS. Sprawdzamy, co tu jest. Dobrze, te dwa pliki, których będziemy używać do aktualizacji BIOSa, znajdują się w folderze głównym. Możemy przystąpić do aktualizacji. Programem Flash flashujemy nową zawartość BIOSa w ten sposób właśnie, jaki tutaj widzimy. OK, flash się uruchamia, sprawdza jakby integralność tego pliku ROM. Jest OK, poprzednia zawartość BIOSa została wykasowana. No i w tej chwili widzimy, że BIOS zostaje, układ ROM zostaje nadpisywany nową zawartością. Następuje sprawdzenie wszystkiego. OK. Wszystko się udało. BIOS został zaktualizowany. Dziękuję za uwagę.